Namaste, Maria Bukardi z tej strony. Bardzo mi miło powitać Cię na naszym dzisiejszym spotkaniu. Moje sprawozdanie osobiste z naszego ostatniego, 122. rytuału dla Matki Ziemi, pełni księżyca 5.5.2023 roku, czyli pełnia w Skorpionie, tak, przemiana i transformacja, ale jednocześnie zaćmienie księżyca. Bardzo wyjątkowy moment, ponieważ najpierw mieliśmy Noc Walpurgi, Beltane, później mieliśmy naszą ceremonię o numerze 214, gdzie mówiłam o tym, jak z radością i lekkością przejmować zmiany w Twoim życiu, manifestować to piękne, dobre, pozytywne w różnych dziedzinach Twojego życia. I zaraz potem mieliśmy nasz 122 rytuał dla Matki Ziemi. Wszystko przebiegało zupełnie inaczej niż zwykle. Zaczynając od tego, że spóźniłam się na ten rytuał, to znaczy spóźniłam się w moim odczuciu, ponieważ gdy pojawiłam się na moim śnieżno-białym tarasie, okazało się, że wszystkie siły już czekały i dały mi do zrozumienia, że jestem odrobinkę za późno, a zazwyczaj byłam za wcześnie, jeżeli pamiętasz poprzednie sprawozdania, i od razu ten proces się rozpoczął. I wiesz, dzisiaj chciałabym zwrócić Twoją szczególną uwagę na to, w jakim momencie energetycznym się znajdujemy. Czyli znajdujemy się w takiej energii, w takiej wibracji, którą każdy z nas odczuwa. Czasami odczuwamy ją jako takie nieprzyjemne impulsy, nieprzyjemne zdarzenia. Inne osoby z nas mogą to odczuwać jako taki pośpiech, jakiś pośpiech wewnętrzny, który pcha nas nie wiadomo w jakim kierunku, ale też mogą aktywować się bardzo głębokie cienie, ukryte bariery, ukryte różne negatywne energie, które nagle wychodzą na powierzchnię, tak jakby chciały wszystkie naraz zapanować nad naszą codziennością. I dokładnie teraz jest to takie ważne, ponieważ jeżeli słuchasz moich sprawozdań z rytuałów dla Matki Ziemi, no to jestem pewna, że albo jesteś tak zwaną starą duszą, która ma już tutaj na Ziemi którąś z kolejnych inkarnacji i przez to te treści w ogóle Cię interesują, albo pochodzisz z innej przestrzeni energetycznej i jesteś tutaj na Ziemi, aby dokonać czegoś ważnego, dokładnie teraz w tym momencie tej apokalipsy, tej zmiany, przemiany i tworzenia tego nowego. I gdy popatrzysz na nasze poprzednie rytuały dla Matki Ziemi, to wiesz, że każdy z nich miał zupełnie inne energie, zupełnie inne wibracje, zupełnie inne procesy następowały niż to, co dzieje się teraz w tych ostatnich miesiącach. W tych ostatnich miesiącach jak gdyby bardzo, bardzo kontrastowo spotykamy się z tym tematem transformacji, przemiany, zmiany, ale również manifestowania, tworzenia takiego bardzo konkretnego działania, które ma przynieść dla nas, ale również dla Ziemi konkretne procesy, gdzie różne rzeczy stare, które już tutaj do tej Ziemi, do tego nowego obrazu Ziemi nie pasują, odchodzą, gdzie wychodzi na jaw prawda, gdzie nagle widzimy tą całą iluzję, w której żyli nasi dziadowie, pradziadowie, rodzice czasami, ale w której również myśmy spędzili te pierwsze lata naszego życia. Teraz widzimy to bardzo dokładnie, ile programów nam zostało wgranych, ile różnych zachowań, ile różnych tradycji, ale również widzimy bardzo dokładnie, jak pewne, nazwijmy to tak, elity nadal próbują za wszelką cenę tą władzę utrzymać i trzymać tych zwykłych ludzi w takiej złotej klatce, czyli niewolnicy bez kajdan. I my jako świadome dusze, jako stare dusze, jako dusze z innych przestrzeni jesteśmy tutaj po to, aby bronić prawdy, bronić tego, co czyste, co krystaliczne, co piękne i dokonać tej przemiany, bo jak wewnątrz, tak i na zewnątrz, jak i w mikrokosmosie, tak i w makrokosmosie. Czyli jeżeli dokonuje się przemiana w nas, wewnętrzna, to ona automatycznie dokonuje się w większej przestrzeni. Czyli każdy z nas, który
staje przed tym wyzwaniem zmiany czegoś w swoim życiu, zmiany czegoś w swoim otoczeniu, w swoim ciele, w swoich myślach, w swojej podświadomości, w swojej świadomości, każdy z nas jest taką kropelką w wielkim oceanie przemiany. I dlatego każdy z nas jest ważny, każdy z nas jest jeden, jedyny i niepowtarzalny, tak jak to zawsze mówię na ceremoniach. I każdy z nas jest jakimś elementem w tych puzzlach, w tej boskiej układance. Dlatego każdy z nas przeżywa te procesy troszeczkę inaczej. Każdy z nas zmaga się z różnymi sytuacjami w swoim życiu, których nie można porównać do czegoś innego, ale musisz wiedzieć jedno, że bez względu na to, co dzieje się teraz w Twoim życiu, jest to bardzo ważne nie tylko dla Ciebie, ale ogólnie dla całej Ziemi. Czyli taki wielki, kwiecisty wstęp, ale o to właśnie chodzi, że to, jak Ty pracujesz nad sobą w tym momencie, to ma oddźwięk w całym wszechświecie. Jeżeli więc chcemy zmienić ten świat, zmienić Ziemię, zmienić wszechświat, uwolnić się od iluzji, kłamstwa, fałszu, różnych manipulacji, to musimy najpierw siebie uwolnić, najpierw nad sobą popracować, najpierw swoją własną świadomość rozwinąć i automatycznie ma to oddźwięk na całej Ziemi i w całym Wszechświecie. Czyli czasami jest tak, że wystarczy jedna kropelka, aby przelało się coś, co się zebrało w jakimś naczyniu i może właśnie taką kropelką jesteś Ty albo ktoś zupełnie inny tutaj na Ziemi, komu Twoje słowa, Twoje przesłania pomogą zmienić coś w swoim życiu na lepsze i piękniejsze. I czym więcej takich kropelek, tym pełniejsze naczynie, szybciej może się przelać i szybciej może dokonać się ta zmiana tutaj na Ziemi i we Wszechświecie. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ jest to bardzo ważne nie tylko dla Twojego życia, nie tylko dla Ciebie, ale dla całej Ziemi, aby iść z drogą serca, iść drogą Twojej duszy, która woła Cię do pewnych zadań, do pewnej misji, wypełnienia pewnej misji, wypełnienia Twojego powołania. No i przede wszystkim ta reguła tych małych kroczków, o której mówiłam na ceremonii o numerze 214, czyli gdzie mówiłam o tym, żeby małymi kroczkami pracować nad tą przemianą Twojego zwykłego codziennego życia, Twojego zwykłego codziennego patrzenia na ten świat, a automatycznie ta wielka zmiana się dokona w Tobie i na Ziemi. Przechodzimy najpierw do naszej ceremonii o numerze 214. Popatrz, spotkaliśmy się na tej ceremonii w czwartek i mieliśmy tutaj niesamowite przesłania, czyli mieliśmy dwójkę, arcykapłankę, jedynkę, maga, czwórkę, cesarza, 21, wszechświat i 14, alchemia, przemiana, transformacja. I zaraz potem miała miejsce pełnia księżyca w Skorpionie, gdzie znowu mieliśmy tą przemianę i transformację. I ta przemiana i transformacja dokładnie teraz jest nadal tym naszym tematem głównym aż do następnej pełni, ponieważ przed następną pełnią spotkamy się na ceremonii numer 215, czyli przejdziemy troszeczkę do symboliki diabła, ale teraz w tym momencie ta przemiana i transformacja nadal jest aktywna w Twoim życiu i dlatego wróć sobie do tej ceremonii, wróć sobie również do wszystkich ceremonii, które zawierają w sobie numer 14, czyli 14, potem 114, no i teraz to 214, aby zastanowić się, jak siły wyższe chciały Cię poprowadzić poprzez słowa, które zawarłam w tych ceremoniach, do Twojej przemiany i transformacji wewnętrznej, która odbije się w przemianie i transformacji Ziemi i Wszechświata. Dobrze, idziemy dalej. Jeżeli popatrzymy sobie na cały nasz rytuał, to rozpoczęło się od tego, że byłam troszeczkę spóźniona. Siły wyższe dały mi to do zrozumienia, że już energie wyższe, energie innych przestrzeni czekały na mnie, a ja byłam odrobinkę za późno. I przez to, że byłam odrobinkę za późno, siły wyższe dały mi do zrozumienia,
że nie wyglądam odpowiednio, nie jestem odpowiednio ubrana, mimo tego, że byłam ubrana tak jak zwykle na rytuałach dla Matki Ziemi, czyli biała suknia, czerwony szal, prawda? Wszystko według mnie idealnie, ale mój przewodnik stanął przede mną i powiedział: nie, to nie jest idealny ubiór, tutaj coś jest nie tak i mam zmienić ten ubiór na inny. Zmaterializowałam więc, zamanifestowałam w polu energetycznym zmianę wszystkiego, czyli i moich butów, i mojej sukni, i mojej fryzury, i mojej biżuterii. Zmieniłam według tego, co czuła moja dusza i tak to zmaterializowałam na takiej zasadzie. Czyli te osoby z Was, które mają zdolność jasnowidzenia, na pewno widziały mnie nie w białej sukni, ale widziały mnie w złotej sukni i również w złotej biżuterii i tak dalej, ponieważ to było w energii, w polu energetycznym zmienione, zamanifestowane. I to jest również taka wskazówka dla Ciebie, dla Twojego życia, którą chciały nam siły wyższe pokazać właśnie przez tą manifestację, że wszystko w Twoim życiu możesz zmaterializować, wszystko w Twoim życiu możesz zamanifestować, żeby stało się to rzeczywistością i może jest to część Twojej drogi tutaj dokładnie w tym momencie tej przemiany i transformacji. Czyli najpierw coś manifestujemy w naszych myślach, potem wzmacniamy to poprzez słowa i później poprzez działania, czyli ta energia maga, ale najpierw jest ta myśl, to uczucie. Pamiętasz naszą ceremonię na temat zamawiania we wszechświecie, tak to można powiedzieć, czyli naszą ceremonię z tymiankowych wzgórz tutaj na Maderze, na mitycznej Atlantydzie. Tam mówiłam o tym, jak można coś zamówić, w cudzysłowie, we wszechświecie, aby to zmaterializować. I mówiłam Ci o tym, że nie tylko myśl jest potrzebna, ale również takie uczucie, że to już smakujesz, że już to czujesz, czujesz ten zapach tego, czujesz ten smak tego, ten wygląd tego, ten dotyk, prawda? Czyli wszystkimi zmysłami jak gdyby odczuwasz już to, co chcesz zmaterializować i wtedy nastawiasz całą swoją energię właśnie na to i dzięki temu bardzo szybko to staje się Twoją rzeczywistością. Na naszym rytuale dla Matki Ziemi ten pierwszy etap to było właśnie ta materializacja tego innego wyglądu, czyli tych rzeczy materialnych, które były częścią mojego wyglądu, a następnie wydarzyło się coś, czego jeszcze nigdy nie przeżyłam na rytuale dla Matki Ziemi. Na rytuałach dla Matki Ziemi zawsze przeżywałam to tak, że otwierałam dłonie do wszechświata, otwierały się portale, prawda? Energia spływała ze źródła, a tym razem ta energia wypłynęła ze mnie. Złota energia wypłynęła z przestrzeni mojego serca, wzmacniała się coraz bardziej, szła do wszechświata takim niesamowitym strumieniem, że aż sama zaczęłam się zastanawiać po naszym rytuale, jak było to możliwe, że było we mnie zgromadzone tyle złotej energii. Taka ilość złotej energii, która wypełniła wszystko, wypełniła całą przestrzeń, dotarła gdzieś tam do tych granic nieba, firmamentu nieba, później rozeszła się po całej ziemi i to była energia ze mnie, która wynikała jak gdyby z mojej duszy, z mojego ciała i rozchodziła się wszędzie wokół. Złota energia, to już znasz z innych z naszych sprawozdań z rytuału dla Matki Ziemi. Mówiłam o tej złotej energii mądrości wyższej, o tej energii światła, transformacji to jest fioletowa, energia światła, świadomości, też na si, świadomości i światła, złotego światła. Dobrze, idziemy dalej. Czyli o tej energii świadomości, złota, słońca wewnętrznego i ta energia aktywowała coś we wszechświecie, że znów otworzyły się drzwi do tych innych przestrzeni. Gdy otworzyły się te drzwi do innych przestrzeni, zaczął padać złoty deszcz, czyli zwróć uwagę, jakie to niesamowite przesłanie. O tym mówiliśmy na naszej ceremonii o numerze 214. Co wewnątrz, to na zewnątrz. Czyli najpierw coś ze mnie wyszło do wszechświata, tak jakby wysłać coś,
co odbija się od tęczowych granic uniwersum i wraca do nas. Jakie niesamowite połączenie, jakie niesamowite przesłanie w związku z naszymi ceremoniami. I wtedy, gdy zaczął padać ten złoty deszcz, to zauważyłam, że ten złoty deszcz znowu pada w odpowiednie miejsca na Ziemi, gdzie jest materializowana taka piękna energia, piękne rośliny, drzewa, piękne krajobrazy, ogrody, ludzie tacy zadowoleni, szczęśliwi, zwierzęta w takiej harmonii z ludźmi. I tutaj też muszę przyznać, że po naszym rytuale dla Matki Ziemi był oczywiście rytuał świec intencyjnych. I jedna z uczestniczek naszego rytuału dla Matki Ziemi, ale również uczestniczek ceremonii, wysłała przepiękną intencję do wszechświata, takiej harmonii, miłości, szczęścia. Jedna właśnie z tych świec intencyjnych była w takiej intencji, aby była taka pełna harmonia pomiędzy ludźmi, zwierzętami, tym światem, miłością, wszystko było wypełnione taką miłością i dokładnie taka sama energia była tą wysłaną do wszechświata i tą, która spadła później z wszechświata znowu na nas, jak gdyby w odpowiedzi tej siły wyższej na to, co my wysyłamy. Ty wiesz, że to tak jest, że co wysyłasz, to do ciebie wraca i w tym rytuale myślę, że można to podkreślić takim, nie wiem, czerwonym kolorem z wielkim wykrzyknikiem, ponieważ to było nam pokazane tak bardzo symbolicznie. Wysyłamy złotą energię, świadomość, miłość, dobro, piękno i wszechświat nam w ten sposób odpowiada i to trafia też tylko w odpowiednie miejsca, omijając inne miejsca, czyli omijając ludzi negatywnych, omijając ludzi, którzy służą tym siłom mroku, omijając takie miejsca negatywne, brudne, zaśmiecone, ta energia te miejsca zupełnie omijała, tak jakby one w ogóle na świecie nie istniały. No niesamowity to był przekaz, niesamowite to było również takie symboliczne, prawda? Wysyłaj to piękne, wysyłaj to pozytywne, koncentruj się na tym pozytywnym, a jeżeli coś negatywnego widzisz, jeżeli coś negatywnego cię spotyka, to zadaj sobie to pytanie, co jeszcze muszę zmienić w sobie, żeby mogło zmienić się we wszechświecie? Co jeszcze muszę zmienić w moim myśleniu, w mojej świadomości, żeby we wszechświecie ta sama przemiana była dla mnie widoczna? I to jest przepiękne przesłanie. Co wysyłasz, to wraca. Jeżeli jednak przychodzi coś ciemnego, coś czarnego, co do ciebie nie należy, to może chce ci to coś pokazać, że jest jeszcze jakiś wewnętrzny cień, coś jest w tobie, co trzeba przepracować, co trzeba zmienić, co trzeba przetransformować, żeby to odeszło. Żeby odeszli negatywni ludzie z twojego życia, negatywne doświadczenia, jakieś negatywne obrazy, żeby to odeszło, to musi najpierw coś zostać oczyszczone w tobie i usunięte. Myślę, że to jest najważniejsze, co wydarzyło się w czasie naszego 122 rytuału dla Matki Ziemi. Oczywiście były również te inne etapy, jak łączenie się z uczestnikami, zasilenie was energią, połączenie naszych energii, przekazanie ich do Ziemi, wzmocnienie tego pięknego, wzmocnienie tej miłości, krystaliczności, czystości, ale z tych przesłań, jeżeli sobie je tak przefiltruję i mam wybrać to, co najważniejsze, to właśnie ta przemiana wewnętrzna każdego z nas, która odbija się na tym, co widzimy wokół i na tym, jak tutaj ta Ziemia zmienia się zgodnie z naszymi wyobrażeniami, zgodnie z tym, co w nas. Czyli jeżeli miałabym teraz dać jakieś wskazówki na kolejny czas, to pamiętaj o oczyszczaniu, ochronie, wyznaczaniu granic, o materializowaniu, o afirmowaniu, wizualizowaniu tego, co chcesz w twoim życiu zobaczyć, a wszystkie negatywne rzeczy, które się pojawiają, weź sobie przez taki filtr, co jest jeszcze we mnie, w mojej może podświadomości, co muszę usunąć, uleczyć, tak jak ta kobieta na karcie wszechświata, która odcina od siebie wszystko to, co ją krępuje, co ją zniewala, co sama sobie też czasami może stworzyła, to jest właśnie ten idealny moment. Jak mogę pomóc Ci w całym tym procesie? Oczywiście poprzez rytuał świec intencyjnych u mnie i tutaj będzie najlepszy rytuał oczyszczania ogólnego, oczyszczania karmy,
ochrony, mądrości wyższej, aktywacji talentów wyższych. Mogę Ci również pomóc poprzez przepowiednie na takiej zasadzie, co w Tobie jest, co należy zmienić, albo przepowiednie, skąd pochodzi Twoja dusza, żeby zrozumieć bardziej Twoją misję tutaj na Ziemi, Twoje powołanie. No i oczywiście poprzez talizmany i kamienie mocy, poprzez ich odpowiednie zaprogramowanie, aby pomogły Ci w tym procesie przemiany, transformacji i prowadziły Cię w tym właściwym kierunku. Z głębi mojego serca zapraszam Cię przede wszystkim do tego, aby zapoznać się ze wszystkimi ceremoniami, których może jeszcze nie znasz, przede wszystkim z tymi, które zawierają w sobie numer 21 oraz 14, czyli wszystkie te, w których ten numerek jest ukryty, ponieważ tam znajdziesz więcej przesłań, więcej wskazówek dla Twojego aktualnego życia. Oczywiście, gdy masz dostęp do ceremonii, masz dostęp do całej biblioteki ceremonii, czyli możesz również wybrać te tematy, które uważasz, że w tym momencie najbardziej Cię przyciągają, powtórzyć sobie te ceremonie. Jeżeli wolisz słuchać ceremonii, mieć je na przykład zapisane na Twoim tablecie, na telefonie, to pamiętaj, że na mojej stronie bukardimaria.com w zakładce książki i wykłady masz również ceremonię w wersji MP3, czyli tam trzeba sobie kupić daną ceremonię, czy jakiś tam zestaw ceremonii i po prostu pobrać je na Twoje urządzenie i móc ich słuchać w tym odpowiednim momencie. Oczywiście są niektóre ceremonie również w wersji e-booków, mini e-booków i w formie wideo, czyli jeżeli chcesz konkretną jakąś ceremonię sobie wiele razy powtarzać, no to warto z tej możliwości skorzystać. A ja z głębi mojego serca zapraszam Cię również do mojego sklepu mariabukardi.pl, gdzie znajdziesz w nowościach nowe kamienie mocy, nowe bransoletki mitycznych drzew Edenu, które pomogą Ci dokładnie teraz, w tym momencie przemiany i transformacji, tej przemiany i transformacji w Tobie dokonać, ale również uwolnić się od tego, co Ci szkodzi, co Cię w jakiś sposób ogranicza. W zakładce Kamienie Mocy i Talizmany znajdziesz również kryształy do tworzenia wody do picia i tutaj idealnym zestawem będzie ten, który pomaga mówić nie, wyznaczać granice, ponieważ w tym momencie trzeba skupić się na sobie i trzeba jak najwięcej tej energii wykorzystać na swoje własne potrzeby, żeby dokonać tej transformacji w sobie, przemiany w sobie i żeby ona mogła pojawić się tutaj na Ziemi i we wszechświecie. Czyli jak w mikrokosmosie, tak w makrokosmosie. Jak w Twoim wnętrzu, tak i na zewnątrz. I zawsze patrzysz, co jest dookoła Ciebie. I zastanawiasz się, czy Ci się to podoba, czy Ci się to nie podoba. Jeżeli Ci się podoba, to idealnie. Jeżeli Ci się nie podoba, zastanawiasz się, co musisz zmienić w swoim wnętrzu, aby zmieniło się to, co jest na zewnątrz. I tutaj biorę pod uwagę całe Twoje otoczenie, czyli Twoich znajomych, miejsce zamieszkania, ale również wyposażenie w Twoim domu, Twoje ubrania, wszystko to, co jest wokół Ciebie. Co jem, tym jestem, czyli co zjadam, tym jestem. To jest też stara nauka ze starożytnego Egiptu, że mleko dla tych, którzy mają wzrastać, są małymi dziećmi, czyli duszami również na niskim poziomie, żeby mogły wzrastać, mięso dla wojowników, prawda, takie były różne podziały, ale chodziło oczywiście tutaj o symbolikę, że w zależności od tego, co jesz, tym się staniesz. I jedna z Was, uczestniczek, bardzo dobrze to również zauważyła, obserwując pszczoły. Dlaczego to tak jest, że królowa staje się królową, bo je coś innego niż robotnice w ulu? No i to jest właśnie to, o czym mówiłam w książce Magiczna Kuchnia, co troszeczkę wartałoby teraz wydać nową wersję tego e-booka, ponieważ ja w tej książce mówiłam głównie o diecie surowej, mówiłam o tak zwanej żywności, czyli żywym jedzeniu, ale niektórzy z nas bardzo dobrze radzą sobie również na żywności gotowanej, pieczonej, na żywności przetworzonej, ale samodzielnie przetworzonej z odpowiednich składników. Jeżeli chcemy jakiś proces w naszym organizmie aktywować, no to trzeba wybrać odpowiednie rzeczy do jedzenia i wtedy to się stanie. Tak jak ta królowa pszczół, która staje się królową, bo ma podawany inny pokarm niż robotnice.
I tak jak symbolicznie to tam mówiono nam w starożytnym Egipcie, mówiąc o mleku i mięsie, prawda, że w zależności od tego, co spożywamy, czym się karmimy, to staje się, tym się stajemy, tym kim się stajemy, ale tutaj trzeba na to popatrzeć również z tego poziomu, czym się karmimy, czyli co zajmuje nasze myśli, co oglądamy, kogo słuchamy. No, takim kimś się staniemy. I to jest, myślę, że taki najwyższy moment, żeby przefiltrować wszystko po raz kolejny, kogo oglądasz, kogo słuchasz, popatrzeć na tą osobę, czy ty naprawdę chcesz być takim kimś jak ta osoba. Bo to jest bardzo, bardzo ważne. To jest również pokarm. To jest pokarm. To wchodzi do naszej podświadomości. Czyli jeżeli oglądamy kogoś, kto ma niski poziom wysławiania się, nie umie się ubrać, albo jest zaniedbany i tak dalej, to prędzej czy później to na nas przejdzie, ponieważ jego słowa tworzą jego rzeczywistość, jego słowa płyną do nas i tworzą naszą rzeczywistość. I tak samo, jeżeli oglądamy kogoś, kto to naprawdę jest, bardzo dba o swój wygląd, dba o swoją sylwetkę, dba o otoczenie. Jak nakręca filmy, to na przykład nakręca je w pięknych miejscach albo z pięknym wyposażeniem, no to znowu to będzie przechodzić na nas, prawda? Bo my to jemy, my się tym karmimy. Czyli ta świadomość tego człowieka spowodowała, że ten człowiek ma wokół siebie takie otoczenie, tak wygląda, tak się zachowuje. Więc słuchając tej osoby, my się tym karmimy, co jemy, tym się stajemy. To jest bardzo, bardzo ważne. Tutaj nie chodzi tylko o to, co ta osoba mówi, ale również jaka to jest osoba. I czy to, jak ona się zachowuje, jak ona się wysławia, jak ona wygląda, jakie ona ma otoczenie, czy to chcemy w naszym życiu zmaterializować. Dobrze, dziękuję. Do zobaczenia, do usłyszenia. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania do tego sprawozdania, czy do tematów, które tutaj tak marginalnie poruszyłam, bardzo proszę wykorzystaj miejsce na komentarze. Tam możemy dzielić się spostrzeżeniami. Jeżeli filmik Ci się podobał, to oczywiście kciuka w górę dla algorytmu i zasięgów, ale oczywiście komentarz, chociażby serduszko, abym wiedziała, czy wszystko jest jasne, czy może coś rozwinąć, o czymś głębiej, coś głębiej poruszyć, coś więcej powiedzieć, żeby to było takie proste do zastosowania, bo tutaj nie chodzi o to, żeby sobie słuchać, tylko chodzi o to, żeby tą teorię zastosować w praktyce. Do zobaczenia, do usłyszenia, Twoja Maria Bucardi. Nadszedł teraz moment, aby sprawdzić, czy już subskrybujesz mój kanał i czy masz aktywne powiadomienia, aby nie przegapić żadnych nowych treści i żadnych transmisji na żywo. I może dokładnie teraz masz już ochotę napisać komentarz pod filmem, będzie mi bardzo, bardzo miło. Również wszystkie pytania zawsze pisz w komentarzu, ja staram się na nie na bieżąco odpowiadać. Pamiętaj również o tym, że pod każdym filmem jest okienko opisu. W tym opisie znajdziesz wszystkie ważne linki do tych tematów, które omawiam w konkretnym filmie, które dzisiaj poruszyłam, ale również do innych miejsc, gdzie znajdziesz dodatkowe treści.